Zawsze jest to pytanie, iść czy nie iść, czy to jest męczące, czy to jest jakaś reguła, że jak się następnego dnia startuje, to wydłuża się ten spektakl, więc to jest tak męczące, że... Iść czy nie iść, to jest pytanie. Tak. Następne ewentualnie otwarcie za 4 lata, a 4 lata to szmat czasu. Z jednej strony, a z drugiej strony to dla sportowca bardzo szybko, leci. Jednak... Jakby to otwarcie było i trwało między 19 a 20 i bym o 21 był w pokoju, to może bym się skusił, siedząc na trybunach. Ale jednak, gdy na drugi dzień startuję, absolutnie nie wystąpiłby jako sportowiec, to w ogóle nie wchodzi w grę. Tym bardziej, że to jest kilka godzin faktycznie, nawet jeżeli oni nie stoją, całą tą część uroczystości tylko gdzieś tam sobie prawdopodobnie byli na jakiejś hali albo na jakimś stadionie innym, sobie siedzą w spokoju, mam nadzieję, że w pomieszczeniach klimatyzowanych. Ale ja wiem, o której oni startowali, bo widziałem zdjęcie jednego z zawodników, który dzisiaj startuje, pozdrawiam Filipa Zawalowskiego, i on mówi, że zrobił takie zdjęcie, że z tyłu było pokazane autokary, które podjeżdżali po zawodników i tak ja zobaczyłem to zdjęcie, mówię, jest, jak ja mam tutaj jeszcze raz tak odhaczyć bezstresowo, pojechać i być tam. Ale to oczywiście na marginesie. A on jeszcze dopisał, dobrze, oni niech oglądają, biegnę się golić. Także słuchajcie, ja bym się nie skusił. Ale powiem wam jedną historię. Oczywiście w wiosłach jest trochę inaczej, bo pływacy mają eliminację, starty jeden dzień. Wioślarze dzisiaj zaczynają także, ale mają eliminację. Jeszcze mają repasaże tak zwane, półfinały, finały. Regaty u nas trwają tydzień. Nic się nie dzieje. Nawet jakby nam się troszkę nóżka powinęła, nie wszystkim, oby nie, to nie ma tragedii, myślę. A te emocje, które zostaną, one procentują. Ja nigdy nie zapomnę, jak nie pozwolono mi pójść na otwarcie w Atenach, że nie pójdziecie, nie? Ale już nieważne kto, ale mówię, no ale mamy start za 3 dni, nie na 2 dzień. Prosimy, to naprawdę to buduje, jak pójdziemy, nie będziemy chodzić jako sportowcy, tylko pójdziemy na trybuny, tylko zobaczmy to. Naprawdę to jest taka dawka pozytywnej emocji, że to zaprocentuje w torze. Nie definitywnie. No dobrze. I wiem, że poszła osada Ukraina, cała. I ta osoba mówi do mnie, że widziałeś, Ukraińcy poszli, ich macie z głowy. 700 wygrali z nami na finisz. Nigdy tego nie zapomnę, bo to jest tak mi zostało. Pamiętamy to czwarte miejsce. Ja też. I słuchajcie, i tak mi to zostało w pamięci, że nie pójdziecie, Ukraińcy poszli, ich macie z głowy. Nie macie z głowy. To przez to, że poszli, to moim zdaniem, tak im dała kopa, bo to są, to jak mówi Andrzej, zostaje w głowie do końca życia takie otwarcie. Naprawdę, bo to jest tak wielkie przedsięwzięcie i tak piękne widowisko, tego się nie da obejrzeć, idąc do teatru, nie wiem, na jakieś show. To jest coś niesamowitego. Raz na 4 lata i to żyje cały stadion, tak jak mówiłeś w Sydney. Tam wystarczyło, że tam było chyba 70 tysięcy ludzi. Na 70 tysięcy ludzi po kompletnej ciszy, bo tam było, na Telebimie było tam silence, czy obojętnie, tylko że była cisza, jest cisza kompletna. I ktoś mówi, a teraz równocześnie 3, 2, 1. I na przykład trzeba było stryknąć. I wyobraźcie sobie, jak te 70 tysięcy osób stryknęło, to wciskało cię w fotel. Tak się kurczyłeś. Jezus, co się dzieje? I dopiero później eksplozja radości. I to 70 tysięcy zrobiło tę eksplozję radości. Jeszcze głębiej cię wciskało, bo jeszcze większy tumult masz. No, kakofonia dźwięku nieprawdopodobna. Także to buduje niesamowicie.